ich jako Volker Abfälle, rasowe śmieci, które trzeba zniszczyć. Ponieważ w społeczeństwach, które stoją o dwa poziomy niżej, nie uda się przeprowadzić rewolucji. Pisał, że Słowianie są wulgarni i brudni. Uważał, że nie ma powodu, żeby Polska w ogóle istniała. Klasy i rasy, które są zbyt słabe, żeby opanować nowe warunki życia, muszą zniknąć. Muszą zginąć w rewolucyjnym holokauście. Karol Marx. Marx był protoplastą współczesnego politycznego ludobójstwa. Nie znam żadnego współczesnego europejskiego myśliciela przed Marksem i Engelsem, który propagował eksterminację rasową. Oni byli pierwsi. Teorie Marksa i Engelsa gorliwie zgłębiał Lenin, człowiek, który stworzył pierwsze marksistowskie państwo na świecie. Rok po śmierci Lenina, w 1925 roku, New York Times opublikował artykuł, który przeszedł niemal bez echa. Dotyczył on nowej partii, która powstała w Niemczech. Narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotników, którą utworzył Adolf Hitler, uważa, że można porównywać Hitlera z Leninem. Powiedział to niejaki dr Goebbels. Kiedy mówca stwierdził, że Lenin był największym człowiekiem po Hitlerze oraz że różnice między komunizmem i myślą Hitlera są niewielkie, wzburzeni delegaci zaczęli rzucać kuflami do piwa. Zadziwiające. Goebbels, przyszły minister propagandy, otwarcie głosił, że różnice między komunizmem i myślą Hitlera są niewielkie. Wyborcy nie byli zachwyceni tym stwierdzeniem, więc naziści zmienili taktykę. Naziści usunęli niepopularne plakaty i już nigdy nie podkreślali pokrewieństwa z komunizmem. Jednak we własnym gronie wyrażali się swobodniej. Hitler często wspominał, jak wiele nauczył się z dzieł Marksa. Mówił, że cały narodowy socjalizm jest oparty na doktrynie marksistowskiej. Ludzie zapominają, że nazizm w Niemczech był również socjalizmem. Oficjalna nazwa partii brzmiała Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników. Sowieci byli socjalistami międzynarodowymi, a naziści narodowymi. To w zasadzie to samo. Były tylko drobne rozbieżności w interpretacji. Część lewicy dołączyła do Hitlera. Niektórzy socjaliści francuscy zaczęli propagować jego idee. Brytyjski dramaturg Bernard Shaw oficjalnie popierał Hitlera.
Nazistowski przywódca nie oszukiwał lewicy. Wiedziano, że będzie zabijał, bo mówił o tym otwarcie. Właśnie dlatego go popierali. Na pewno każdy z was zna co najmniej kilku ludzi, z których nie ma żadnego pożytku. Przysparzają wyłącznie kłopotów. Trzeba kogoś takiego posadzić i zażądać. Drogi panie, proszę uzasadnić sens swojego istnienia. Jeśli pan tego nie zrobi, bo nie przykłada się pan do pracy, nie produkuje tyle, ile konsumuje, a jeszcze lepiej więcej, społeczeństwo nie będzie utrzymywało pana przy życiu, bo pańskie życie nie przynosi nam żadnej korzyści i zapewne panu tak samo. Shaw uważał, że należy zabijać ludzi pewnych kategorii. Nie mówił o rasach, tylko o próżniakach i ludziach niezdolnych do pracy. Socjalizm marksistowski kazał eliminować ze społeczeństwa tzw. pasożytów. Shaw pisał w londyńskiej gazecie, że naukowcy powinni wynaleźć humanitarny gaz. Apeluję do chemików, żeby wynaleźli humanitarny gaz, który zabija szybko i bezboleśnie. Ma zadawać śmierć, ale nie okrutną. Dziesięć lat później wynaleziono cyklon B. Adolf Eichmann, który nadzorował jego stosowanie, później zeznał, że dzięki cyklonowi B ludzie w Auschwitz umierali bez bólu i że to był humanitarny gaz. Tak, Eichmann użył tych samych słów. Trzeba jednak powiedzieć, że Shaw i ogół lewicy zasadniczo sprzeciwiali się nazizmowi, ponieważ Hitler całkowicie wypaczył ideę marksizmu. Zabijanie z powodu rasy było niewybaczalne. Podstawą selekcji powinna być przynależność klasowa. Hitler wszystko pomieszał. Trzeba było zabijać zupełnie innych ludzi. W jedynym prawdziwie marksistowskim państwie, Związku Radzieckim, zabijano ściśle według nauki Marksa, wyłącznie wrogów klasowych. Metoda przypominała eksterminację Żydów. Ofiary publicznie upokarzano, a następnie zabijano. Tak zginęły miliony. Trzeba na nich donieść, potem zajmiemy się resztą. Nie bójcie się. Больше разблачить, которые остались. Никто не стесняйтесь. Не бойтесь. Jeśli wróg jest uparty, trzeba go unicestwić. W latach 30. wypracowano technologię wykonywania egzekucji przez rozstrzelanie. W każdym regionie administracyjnym był wyznaczony obszar, na którym grzebano zamordowanych. Ofiary rozstrzeliwano w więzieniach, w specjalnych pomieszczeniach o betonowych ścianach, z kanałami odprowadzającymi krew. Prowadzono człowieka do tak zwanego czerwonego kąta. Tam ostatni raz sprawdzano jego tożsamość. Kazano mu podać imię i nazwisko. Potem prowadzono go do betonowego pomieszczenia. Kiedy wchodził, strzelano mu z pistoletu w tył głowy. Ludzi zabijano strzałem w głowę. Zwykle mordowano większe grupy. Co noc ginęło od 100 do 500 osób. Ciała załadowywano do ciężarówek, wywożono za miasto i zakopywano w lasach. To las w Bykowni pod Kijowem.
Starsi mieszkańcy nigdy nie zapomną ciężarówek, które przyjeżdżały tu nocą, zostawiając na drodze ślady krwi. Dopiero po 50 latach pozwolono tu przyjechać krewnym ofiar. Upamiętnili swoich bliskich, zawiązując na drzewach szarfy. Drzewa stały się pomnikami niewinnych ludzi, którzy spoczywają tu w masowej mogile. Bykownia, Butowo, Leningrad, Winnica, Charków. Masowymi mogiłami usiany był cały kraj. Całe pokolenie dzieci straciło rodziców i dach nad głową. Nazywano je bezprizornie. Miliony dzieci żebrały o chleb na ulicach radzieckich miast. To kompromitowało kraj w oczach obcokrajowców. Stalin postanowił temu zaradzić. W połowie lat 30. Stalin postanowił rozwiązać problem bezprizornych. Kazał zabić dzieci powyżej 12 roku życia. W największym kraju świata systematycznie mordowano ludzi. W końcu Stalin zaczął zabijać na oślep. Mówił 100 tysięcy w obwodzie tambowskim. Łapali i zabijali przypadkowych ludzi, byle wypełnić tak zwaną normę. Nie pytali o nazwiska. Kiedy zamordowali wymaganą liczbę ludzi, lokalne władze meldowały Stalinowi wykonanie rozkazu i prosiły o następną normę. Chruszczow domagał się, żeby mu podnieść limit. Pozwolono mu zabić 8 tysięcy wrogów narodu, a on prosił o 18 tysięcy. Dajcie mi limit na 17 tysięcy. Władze otrzymywały następną normę, a kiedy ją wypełniły, kolejną. I tak to się kręciło, jak maszynka do mięsa. Mordowali bez opamiętania. Stalin był unurzany we krwi. Widziałem całe stosy wyroków śmierci, które podpisywał razem z Mołotowem, Woroszyłowem, Kaganowiczem i Żdanowem. Oni byli najbardziej aktywni. Mołotow zawsze dopisywał: zamienić 10 lat na egzekucję. Tylko w latach 1937-41 poddano represjom 11 milionów ludzi. Wyobrażacie to sobie? Taka była skala represji wobec